Do udziału w dniu informacyjnym zaproszeni zostali przedstawiciele różnych środowisk, uczelni wyższych, instytutów badawczych, jednostek samorządowych i organizacji pozarządowych oraz wszystkie osoby zainteresowane rozwojem regionu Morza Bałtyckiego. W spotkaniu wzięło udział ponad 100 osób z wielu krajów, a cała konferencja odbyła się po angielsku. Jej celem było informowanie o tym, jak chronić i jak rozwijać okolice Morza Bałtyckiego z pieniędzy unijnych w nadchodzącej perspektywie finansowej. Jest to dzień informacyjny dotyczący strategii Morza Bałtyckiego. Ta strategia jest jedną ze strategii tak zwanych regionalnych, dotyczących rozwoju Unii Europejskiej. My, będący w obszarze Morza Bałtyckiego, chcieliśmy, aby w Szczecinie właśnie taka konferencja zaistniała. Chcemy zapoznać jak najszersze grono z tym, co nowa strategia będzie niosła, jakie możliwości rozwoju dla wszystkich państw, które znajdują się nad Bałtykiem. Dyskusja odbywała się na trzech poziomach: unijnym, krajowym oraz regionalnym. Za ten ostatni odpowiedzialny jest Wydział Zarządzania Strategicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Jakie korzyści popłyną do naszego regionu ze współpracy w tym zakresie? Obszar Morza Bałtyckiego jest uznany przez Unię Europejską za najbardziej dynamicznie rozwijający się obszar Unii Europejskiej, a jednocześnie obszar najbardziej innowacyjny. Z drugiej strony jest to obszar bardzo dużej kongestii transportowej. Wiadomo, małe Morze Bałtyckie, a duży ruch na nim i dużych problemów ekologicznych. Dlatego też strategia obejmuje nie tylko problemy rozbudowy sieciowania na przykład uczelni, czy też wzrostu innowacji, ale także problematykę zapewnienia zrównoważonego rozwoju poprzez inwestycje w ochronę środowiska bałtyckiego. Konferencja została zorganizowana z inicjatywy Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Szczecin. Wcześniej podobne spotkanie informacyjne odbyło się w innych krajach europejskich, m.in. na Łotwie czy na Litwie.